Hej. Cześć. Dzisiaj ostatni dzień naszego urlopu. Na cel obraliśmy nasz główny cel, czyli Ternicę. No, jak dojdziemy do Ternicy, zostanie nam czasu, wejdziemy jeszcze na Krzemień. Tak. No i co? Zaczynamy. Kolejny raz. Żadnych ludzi oprócz nas. Mało ludzi, to i wilki głodne. Mam nadzieję, że nas nie dopadną. Słynne schody. Znienawidzone przez turystów. O, zaraz zobaczymy, jaka będzie nasza opinia. Ups. Nie ukrywam, teraz jest straszny. Czuję się trochę obserwowany. Ale tu mrocznie, co nie? Aga. No. Mogli tu Hobita kręcić. Idziemy już 40 minut i ani żywej duszy. To jest straszne po prostu. Spotkaliśmy przed chwilą dwie osoby. Także jeżeli spotkaliśmy dwie osoby, to znaczy, że jest duża szansa, że wilki tu nie grasują. Niedźwiedzie. Jak dobrze pójdzie, to dojdziemy na górę, cali zdrowi. Cały czas w mrok idziemy. Cały czas w mrok. Zgadzamy się, zresztą schody są ciężkie do pokonania. O, nawet tutaj jest kawałeczek. Nie lubimy ich. Schody, ciężko. O, nawet na Ternicy nas śnieg nie ominie, jak widać. Agniesiu, śnieżek. Nie wiem, czy na kamerze będzie coś widać, ale to jest dopiero spacer w chmurach. Jesteśmy prawie na szczycie Ternicy, przynajmniej tak nam się wydaje. Jeszcze 150 metrów. No. Ciężko. Ciężko się wchodzi po schodach. Trochę ślisko. To jest jakieś rozdroże. Teraz zobaczymy, ile jeszcze zostało. Niecałe 15 minut do szczytu. Już zaraz. Szczyt musi być lada moment. Czuję to.
Tak jak przypuszczałem, jesteśmy już na szczycie. A oto krzyż upamiętniający wizytę Jana Pawła II na Tarnicy. Cześć. Cześć. No i już wracamy. Byliśmy na Tarnicy, jak sobie widzieliście. Było tam w porównaniu do, nie wiem, tam 3/4 drogi, to było tam na szczycie bardzo zimno, wiatr wiał. Zima. Także zmarzliśmy trochę. Nie byliśmy na krzemieniu. Z prostego powodu, po prostu czasu nam nie starczyło. No, baliśmy się, że za ciemno będzie. Tak, po drugie, na Tarnicy poznaliśmy bardzo fajną parkę, którą pozdrawiamy. Skrosna. Tak, Skrosna. Żeśmy się trochę zakumplowali, razem wracaliśmy ogólnie do samochodu. Tak. Mam nadzieję, że kontakt się podtrzyma i podbijemy wspólnie jakieś szczyty jeszcze w następnym roku, pewnie. No. No, także to tyle, to ostatni filmik z tego wyjazdu. Dzisiaj go zmontujemy, no i mam nadzieję, że podobały się, tak, nasze relacje. Także dzięki. Do zobaczenia. Na razie.